Tego się robi, no oczywiście, robi się pigłówkę. Czyli robi pan, rozumiemy, tak? No, ale oczywiście, że tak, nie tylko robi, ale i pije. I komorowscy z dziećmi, jak widać, mieli dużo. Poluję i bardzo to lubię, coraz mniej mogę polować. Dzieci, co prawda, i wnuki są przekonane do tego, że dziadek świruje. Tusk ewidentnie ma problem dzisiaj z tym, że... Szepczyk. Piotr Lekrzycki, to jest program Politycy od kuchni. Jesteśmy w Budzie Ruskiej na Suwalszczyźnie, gdzie mieszka były prezydent Bronisław Komorowski. Oj, będzie się działo! Zapraszamy. Witam, pana witam, państwa witam. Zapraszam. Tu mieszkamy od 3 lat na stałe, a to miejsce dla nas jest ważne. Od 2000 roku mieliśmy chałupę drewnianą, a teraz wybudowaliśmy taki dom solidniejszy. Co prawda i tamten w państwa prasie nazywano, że to była rezydencja, a to była zwykła drewniana chałupka. A nie rezydencja, raczej polski dworek w ruskiej Budzie. Czy już Warszawę pan prezydent porzucił? Nie, no tutaj mieszkamy, tak epidemia przyspieszyła decyzję oraz potrzeba opieki nad moją mamą, która niebagatela skończyła w grudniu 100 lat, a w Warszawie no bywam raz na tydzień, raz na 2 tygodnie. Ale póki można, to tu się cieszymy Suwalszczyzną, a właściwie Sejneńszczyzną. Tu są dzieło mojej żony, kwiaty tu dookoła. W tym roku się cieszymy bardzo, że będą te maki kwitły, bo w zeszłym roku to nasza najmłodsza wnuczka, zanim kwiaty rozkwitły, postanowiła z wszystkich ukręcanych łebków ugotować zupę. Dlaczego akurat pan wybrał Budę Ruską na po pierwsze znałem te tereny bardzo dobrze, bo tu przedtem jeździliśmy do przyjaciół, jak dzieci były małe, ale głównie w ogóle o Suwalszczyźnie, o tym rejonie zadecydowało to, że moja rodzina pochodzi z pogranicza Litwy i Łotwy, z Kurlandii. W zasadzie i tak ciągnęło zawsze mojego ojca, który nas tutaj na Suwalszczyznę przywoził, a potem i mnie ciągnęło, żeby trochę w tych klimatach kresowych odnaleźć własne korzenie. A jak to z tymi polowaniami jest? Jeszcze pan... Poluję i bardzo to lubię. Coraz mniej mogę polować, bo mam problemy z oczami już jakieś, ale poluję i bardzo sobie to cenię. Jak pan widzi swoją przyszłość polityczną? Wie pan, ja jestem człowiekiem, jestem człowiekiem i politykiem absolutnie spełnionym. To jest salon, tak? No, to jest taki, powiedziałbym, trochę... wielofunkcyjny pokój, bo to jest i jadalnia, i pokój po prostu dzienny, który czasami udaje salon. Ale tak, raczej to jest, wnętrze jest dalekie od jakichś wzorów takich dworskich, to jest raczej taki living room, prawda? Czyli tu pan przesiaduje, rozumiem, czyta książki, relaksuje się, tak? O, to jest prababka, praprababka Felicja i Piotr. Komorowscy z dziećmi, jak widać, mieli dużo, a to są ciekawe. To jest jego brat, Antoni, z żoną, która była z domu Syruć, a jej siostra była babką Miłosza, Czesława Miłosza. A jak pan ocenia przywództwo Donalda Tuska w Platformie? Co się panu nie podoba? Może zacznijmy tak. Nie, ja powiem, co mi się podoba. Bo nie wierzę, że panu się wszystko podoba. No dobrze, to zacznijmy od tego, co panu się podoba. Dobra. Jestem pełen uznania dla jego politycznej odwagi. Wrócił do Polski, aby odegrać rolę tego, który zatrzyma jednak erozję Platformy, która miała miejsce, i zatrzymał. On to rzeczywiście, to środowisko wziął trochę w cugle i zmobilizował. Natomiast Donald Tusk ewidentnie ma problem dzisiaj z tym, że nie jest wystarczająco atrakcyjny ze względów na różnice ideowe, światopoglądowe, polityczne, programowe, nie jest atrakcyjny dla tych środowisk umiarkowanie konserwatywnych. I to jest problem. Ma pan jakieś rady dla Donalda Tuska w tej sprawie? Nie wolno żadnego zarzutu, tylko trzeba to uwzględnić po prostu w kalkulacjach politycznych. A ma pan jakieś rady w tym kontekście, o którym pan teraz mówi, rady dla Donalda Tuska? Co zrobić, żeby przyciągnąć właśnie uwagę tych umiarkowanych wyborców? No trzeba być samemu takim. No właśnie, Donald Tusk jest jednak kojarzony bardziej. I takie osoby trzeba pokazywać. Problemem Platformy jest to, że kiedyś Platforma sama siebie definiowała, nie ukrywam, że trochę za moją przyczyną również, jako partia konserwatywno-liberalna. Dzisiaj to określenie konserwatywne gdzieś tam wyparowało, ale niestety razem z wieloma kolegami, którzy z tego skrzydła konserwatywnego gdzieś powędrowali gdzie indziej. No, przykładem jest Marek Biernacki, który poszedł do PSL-u czy do Koalicji Polskiej. Przykładem może być także Paweł Zaleski, który znalazł się w środowisku pana Szymona Hołowni. No, panie prezydencie, tu można podnieść. Taras, gdzie się toczy znaczna część życia w okresie oczywiście wiosennoletnim. Jest, tak powiem, cisza, spokój. Oraz moja mama, która ma już kłopoty z chodzeniem, tutaj przemierza te metry i, tak powiem, ćwiczy nogi, żeby jeszcze móc samodzielnie się poruszać choć trochę. No właśnie, bardziej pan, panie prezydencie, jakby patronuje temu projektowi PSL, tak, ludowcom, tak, niż Platformie. Zgadza się pan z tym? Nie, nie zgadzam się z tym, że bardziej, bo w Platformie mam masę przyjaciół i zostawiłem wiele serca, ale nie jestem członkiem Platformy od 2010 roku. No to jakby nie było 12 lat. A dzisiaj uważam, że Platforma sobie zupełnie dobrze radzi. Natomiast, żeby przechylić szale zwycięstwa opozycji na jej stronę, w moim przekonaniu jest potrzebny taki biegun umiarkowanie konserwatywny na opozycji i tym biegunem w moim przekonaniu może być ten obszar gdzieś od pana Szymona Hołowni przez Władysława Kosiniak-Kamysza, a także w moim przekonaniu po Jarosława Gowina. Kilkaset metrów stąd jest Czarna Hańcza. Staramy się pływać jeszcze przed sezonem albo po sezonie, bo już w okresie wakacyjnym to jak pociąg bez końca płyną te kajaki jeden za drugim. Zonał pan pływa? A to tym pływaliśmy. Pan miał dzisiaj podjąć decyzję co do głosowania w wyborach. To zagłosowałby pan na Koalicję Obywatelską, czy na właśnie wspólne listy Hołownia, PSL, Porozumienie? Gdyby powstała taka lista, takie dwie listy. Taka, powiedziałbym, formuła od Szymona Hołowni po Jarosława Gowina ze szczególnym uwzględnieniem środowiska Władysława Kosiniak-Kamysza, to oczywiście bym, że na nich bym zagłosował. A dzisiaj to mogę powiedzieć, że trochę byłbym rozdarty, bo serce by mi podpowiadało, żeby głosować na przyjaciół w Platformie Obywatelskiej, ale rozsądek i racjonalność polityczna zawsze by mi mówiła, głosuj na tych, którzy mają szansę odebrać przynajmniej parę procent PiS-owi. Dalej mamy, rozumiem, tutaj obiady, tak? Większe spotkania, rozmowy. Wie pan, my mamy 5 dzieci, one już mają swój przychówek, więc jak się zjeżdża nawet najbliższa rodzina, to stół jest za mały. To ile pan ma już wnuków? 6. I 5 dzieci, tak. 5 dzieci i 6. Ale liczymy na dalsze wnuki. Panie prezydencie, jak się pan czuje w kuchni? Pan gotuje, czy tylko żona? Ja się czuję w kuchni dobrze, bo to w jakiejś mierze jest serce domu zawsze, więc ja się generalnie czuję dobrze w kuchni, ale rozumiem, że pyta pan o to, czy ja sam kucharzę. Tak. No jest różnica, tak powiem, pokoleniowa, bo moi synowie, mój zięć bardzo lubią gotować i dobrze chyba to robią, a ja tak powiedziałem od święta i to nie jest moja pasja, to nie jest coś, co mi sprawia bardzo dużą przyjemność, ale bywają sytuacje satysfakcjonujące. Ja na przykład tutaj od czasu do czasu robię zupę rakową. Popisowe danie pana. To jest chyba najbardziej elegancka zupa polska, ale straszliwie czasochłonna i pracochłonna. A pierwszy raz ugotowałem zupę rakową 20 parę lat temu, też tutaj w Budzie u przyjaciół, bo trochę na pamiątkę, a trochę na przekór mojej babce, która pochodziła ze Żmudzi. No, wspominała stare dobre czasy i zawsze mówiła: Broniu, ty już tego nigdy nie zjesz, albo tego nie zobaczysz, bo i między innymi tak mówiła o zupie rakowej. Nigdy, Broniu, nie spróbujesz zupy rakowej, bo to jest tyle pracy trzeba w to włożyć, że dzisiaj to jest prawie niemożliwe. Więc pewnego razu postanowiłem: babuniu, a ja cię przekonam, że można. I 3 dni gotowałem zupę, trzeba było nałapać raki, trzeba było je oczyścić, a trzeba było potem zrobić bulion, a potem trzeba było zrobić wydobyć szyjki rakowe, a potem masło rakowe. No i, ale efekt był nieprawdopodobny, bo były raki nadziewane. Pływały 2 w każdym talerzu. No i to lubię i trochę to jest taka, no może być, że moja specjalność tutaj w domu. A tu jest, proszę, tu trzeba oszczędzać wodę, więc ja deszczówkę zbieram. Tam jest 1000-litrowy zbiornik, a beczka ma 200 litrów i tym podlewamy ogródek. To jest zapas wody taki solidny. Czy pan by ufał, bo mówi pan o tej współpracy z Gowinem, ufałby mu pan po tych jego różnych woltach politycznych? No czy warto właśnie wchodzić w układy? Niewielu polityków, którzy nigdy nie zmieniali barw partyjnych albo nie przeżywali jakiejś głębokiej przemiany poglądów. Ale pan na przykład stały jest. No i ja do pewnego stopnia. Był taki moment, że też odszedłem od Unii Wolności. Po zmianie, kiedy przestał być szefem Tadeusz Mazowiecki, ale rozstanie było przyjazne i było jasne, że odejście nasze, całej grupy, było podyktowane chęcią zbudowania właśnie tego bieguna konserwatywnego. Wtedy stworzyliśmy Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe, SKL, które poszło, potem znalazło się w AWS-ie. Trochę za późno wyruszyliśmy, bo być może udałoby się odegrać o wiele większą rolę, no, uniemożliwiając, tak powiem, zawłaszczenie obszaru konserwatywnego przez radykałów z PiS-u. Ze Żmudzi moja babka pochodziła, no i takie rysunki się zachowały i one przypominają krainę litewską po drugiej stronie granicy. Ale jeśli chodzi o Jarosława Gowina, no, kto dzisiaj wypomina Radkowi Sikorskiemu, że był w PiS-ie? Nikt już nie pamięta. Kto wypomina Romanowi Giertychowi, że był jeszcze dalej na prawo, prawda? Dalej na prawicę, prawda? To jest bez sensu. Ja mam taki obyczaj, że staram się nie tylko ufać tym przemianom, bo one są autentyczne. Tak jak przemiana Radka Sikorskiego, tak jak przemiana Giertycha. To są prawdziwe przemiany poglądów. Natomiast oprócz tego uważam, że należy ludziom starać się zapamiętywać nie to, co było słabe i złe w ich życiorysie politycznym, ale to, co było dobre i wartościowe, także z punktu widzenia bieżącej chwili. Jarosławowi Gowinowi ja jestem wdzięczny za to, że uniemożliwił dokonanie przez Prawo i Sprawiedliwość faulu politycznego, jakim był pomysł na wybory kopertowe, które forsowano wtedy. Gdyby nie on, byśmy mieli nieprawdopodobny pasztet w postaci efektów wyborów, które byłyby kwestionowane z punktu widzenia legalności. To są z kolei moi pradziadowie, Romerowie. On był uczestnikiem powstania styczniowego. Kiedyś, jak był stary dom drewniany, mały domek, no to wtedy tutaj było życie rodzinno-towarzyskie, no bo w domu się nie dało, był za mały, więc tu były wszystkie imprezy. Sad, który już zaczyna owocować, trzeba było zrobić nawet byle jaką, ale jednak barierkę, dlatego że tu zawsze łosie idą tędy i one wchodziły tam, gdzie były drzewka owocowe i po prostu zjadały z góry. Bardzo wytrzymały koń, bo jeszcze na nim jeździły moje dzieci. Tak, też taki miałem, tak. Dzieci, a teraz zawsze myślałem, że dzisiaj już dzieci nie mają zupełnie inne potrzeby i jakieś oczekiwania, nie? Konia ujeżdżały chyba wszystkie wnuki po kolei, jeszcze ujeżdżają. Prezydencie, czyli pan częściej tu bywa niż w Warszawie, rozumiem, tak? Ja teraz tutaj mieszka pan tylko i wyłącznie, a przyjeżdżam do Warszawy raz na tydzień, raz na 2 tygodnie, w zależności od tego, jakie są potrzeby, ale wracam tu i tak już myślę, że tu mieszkam. Nie wiem, jak to długo się da utrzymać, bo jednak brakuje trochę, właśnie pan pytał o dzieci i wnuki, no jednak dziadkowie są potrzebni na co dzień, a nie tylko od święta. No tak, od święta, tak, to prawda. Tu zawsze kontempluję problem mijania czasu i życia, bo jak myśmy się tu sprowadzili, to dom był o połowę mniejszy, a gruszka o połowę wyższa. A gruszka, stara grusza z roku na rok jest coraz niższa, konary opadają, a dom rośnie i rośnie w górę. To jest Granda. Były 3 psy. Była Heca, Draka i Granda. I grandziły i robiły hece jeszcze w Belwederze, no ale niestety już tylko... Ale to ona na pewno z tej przeprowadzki zadowolona jest. No tu ma gdzie biegać, tak? Tu jest moja ścieżka kariery politycznej, bo tu mam przyjaciół, którzy przy różnych okazjach, urodzinach, imieninach dostawałem tabliczkę taką z nazwami ulic, które miały mówić o tym, jaką funkcję pełniłem. Byłem szefem, bo tak mnie nazywali przyjaciele z harcerstwa i ze szkoły. No i to była pierwsza tabliczka, potem już poszczególne, aż do Alei Prezydenckiej. Jeszcze jakaś się pojawi? No już chyba nie. Powinna być między szefem a poselską. Powinna być chyba jeszcze dyrektorska, bo byłem dyrektorem w Urzędzie Rady Ministrów w 1989 roku. To jest moja domena. O, to się nazywa Świron, bo tu na wschodzie tak mówiono o spichlerzach. Okej, czyli tu pan dzieci, co prawda, i wnuki są przekonane do tego, że dziadek świruje, więc, ale to jest Świron. Ja bym może właśnie zapytał pana o te wybory jeszcze, no te przykre dla pana z 2015 roku, kiedy właśnie nie udało się panu uzyskać reelekcji. No bo pojawiały się głosy, że tam nie dość mocno wspierała pana Platforma Obywatelska i dlatego właśnie pan przegrał z Andrzejem Dudą. I jak pan patrzy na to z perspektywy czasu? Ma pan żal do nie było wsparcia dostatecznego, tak? Nie, wie pan, chowanie w sercu żalu w polityce jest kompletnie bezsensownym zajęciem. Więc mogę powiedzieć tyle, że wszyscy wtedy, prawie wszyscy uważali, że mamy zwycięstwo w kieszeni i to mnie zgubiło. Pan też tak uważał, rozumiem? Ja też tak uważałem oczywiście, że mam takim symbolicznym zachowaniem było zachowanie mojego przyjaciela Adama Michnika, który powiedział, że Komorowski ma już zwycięstwo w kieszeni, chyba żeby przejechał na pasach zakonnicę w ciąży. I to symbolizowało ówczesne przekonania po tej stronie sceny politycznej, ale zdaje się, że i takie same przekonanie miał Jarosław Kaczyński, bo z tego, co dzisiaj się pisze w mediach, to trochę wystawił Andrzeja Dudę na tak zwanego zająca. Ale bo pamiętał, że ze mną przegrał wybory w 2010 roku. Natomiast jak z Adamem Michnikiem czasami się spotkamy, to wracamy do tego 15 roku i zawsze Adam mówi, wiesz, żebym wiedział, że coś takiego się wydarzy, to zamiast gadać takie rzeczy, po prostu bym pojechał w Polskę i agitował za tobą. Więc tak to się potoczyło. Myślę, że istotnym błędem politycznym było również to, że to przekonanie, że ja to wszystko udźwignę, oznaczało, że niestety, ale realna polityka koalicji w znacznej mierze rozbiła mój naturalny elektorat, bo ja miałem taki elektorat wychylony na prawo od centrum. I ten elektorat bardzo źle zareagował na, jak powiem, wrzucone tematy w okresie kampanii wyborczej, takie jak problemy na przykład genderowe, prawda, a in vitro, a inne. bo one wywołały jednak agresję liczącej się części episkopatu polskiego i Kościoła, co wielu ludzi, którzy mi sprzyjali, którzy mnie cenili, jakoś odsunęło. Kiedyś, jak byliśmy młodsi, to tu była Tanz Buda. A, tak. A teraz jest normalnie tego, tu teraz jest, nie ma, ale stoi stół ping-pongowy i wnuki i dzieci mogą sobie grać. Tęskni pan, panie prezydencie, za pałacem, czy nie? Czy panu tu dobrze? Jak pan... Za pałacem? Tak, za tym życiem prezydenckim. Nie, zupełnie nie. Jeszcze raz powiem, ja jestem politykiem, ale i człowiekiem spełnionym, więc nie tęsknię do niczego, a już najmniej do pałacu, bo pałac to było miejsce w moim ciężkiej pracy generalnie. I myśmy tam nie mieszkali, mieszkaliśmy w Belwederze, no bo w moim przekonaniu Belweder jest nie tylko śliczny, ale pełen ciekawej historii, a Pałac Prezydencki jest brzydki, a mieszkanie prezydenckie jeszcze brzydsze na samej górze. To jest prezent, który dostałem od przyjaciół właśnie, bo tu mamy przyjaciół jeszcze z harcerstwa, którzy też mieszkają w Budzie, i od ówczesnego sołtysa, mojego przyjaciela Borka, który przywieźli, to jest na moje 50-lecie. Czyli 20 lat temu ten kamień dostałem w prezencie, a ten dąb to jest dąb wolności, bo to był, został posadzony na 25-lecie 4 czerwca 1989 roku, kiedy się zrodziła polska wolność. To był kiedyś taki klasyczny sposób krycia dachów. Także nie tylko budynków gospodarczych, ale domów. To jest tak zwane, to nie jest ani gąd, to jest tak zwany wiór. Posadziliśmy czereśnie Jadwiga na stulecie mojej mamy i moją 70-tkę. Bo zawsze była taka opowieść, że jak przyszedłem na świat w Obornikach Śląskich w Wrocławiu, to 4 czerwca 1952 roku to tata przyniósł mamie zerwane, świeże, czerwone czereśnie i położył na poduszce. Ja leżałem już urodzony, mama w połogu i czereśnie. A jak z sąsiadami pan żyje, panie prezydencie? Dobrze, wie pan, to tutaj sąsiedzi są dosyć daleko. I drudzy, tego się robi, no oczywiście, robi się pigłówkę. Pan rozumiemy, tak? No, ale oczywiście, że tak, nie tylko robi, ale i pije. I częstuje przyjaciół i znajomych. Tu się koncentrowały tu imprezy, a teraz to jest na ping-pongi. A politycy przychodzą do pana tutaj jacyś, czy raczej tutaj... Ale nie jako politycy, tylko jako przyjaciele, znajomi. No, nie będę ukrywał, najczęściej byli politycy. No tak. A zdradzi pan jakieś nazwisko? Czy? Nie. Rozumiem, że z PiS-u raczej nikt. Raczej z opozycyjnej strony. Z PiS-u raczej nikt. A z PiS-u na pewno nikt. Na pewno. Ja, tak powiem, w polityce, najpierw w podziemiu antykomunistycznym, no jestem w zasadzie od 68 roku. Pierwszy raz dostałem pałą w marcu 68 roku, a pierwszy raz zostałem aresztowany, byłem w 71. To jak powiedziałem, to było gołe pole i tak powiem już wyrosło i cieszy oczy. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów i wszystkich czytelników Super Ekspresu. Życzę państwu powodzenia, pomimo wzrostu cen. To był program Politycy od kuchni. Gościliśmy u pana prezydenta Bronisława Komorowskiego w Budzie Ruskiej, gdzie w przepięknych rejonach Suwalszczyzny. A właściwie Sejneńszczyzny, jak podkreśla pan prezydent. To jest powiat sejneński, a prawdę powiedziawszy, gościliście panowie od frontu, a konkretnie od ganku. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego. Dziękujemy, wszystkiego dobrego. I także państwu wszystkiego dobrego życzę. A pyta pan, czy rąbię drzewo? Jak najbardziej, bardzo to zajęcie lubię. Ale zademonstruje pan naszą? Nie zademonstruję. To musimy na słowo uwierzyć. Ale bardzo lubię. Zaczął pan pytać, czy jeszcze nie ma czasu? Jeszcze nie, no trzeba było sprzątnąć po godzinach. To tyle dni? Tak. No, proszę pana. Przejście tutaj, jeszcze nie siadając Panowie na pewno o portrety zapytają. Ale to idziemy. Proszę. Tak, proszę bardzo. To jest salon, tak? No to jest, no, ale oczywiście, że tak. Nie tylko robię, ale i piję figówkę. I częstuję przyjaciół i znajomych. Ale mocna? No zależy jak się zrobi. No to nie, to samego procenty nie są efektem owoców, tylko czegoś innego. No. Ale ile pan dodaje? A, to już są różne receptury. Moja żona lubi raczej słabo. No tak. A nie boi się pan tych zwierząt dzikich? Nie, łosia. Ale łosia to muszą się bać podróżujący samochodami. Uwaga, cisza na planie. Czy ptaki nie słyszą? Akcja. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów, nasza najmłodsza wnuczka, zanim kwiaty rozkwitły, postanowiła z wszystkich ukręcanych łebków ugotować zupę. I ugotowała gdzieś tu w jakimś wiaderku. Ale nie jedliście Państwo tej zupy, na szczęście. Tak? Widać, zdążą zakwitnąć. 3 lata na stałe, a to miejsce dla nas jest ważne od 2000 roku. Pałac Prezydencki jest brzydki, a mieszkanie prezydenckie jeszcze brzydsze na samej górze, bo komuś się kiedyś pomyliło, bo pałace były tak konstruowane, że życie towarzyskie toczyło się na parterze, życie rodzinne na 1. piętrze, a na ostatnim mieszkała służba. A ktoś wpadł na pomysł, żeby Pałac Prezydencki zrobić na odwrót. To jest sztuczka, tak? To jest sztuka, tak. A to jest... To może teraz, to jak... To jest... To widać, gandzia, to tak? Jest granda. Były 3 psy. Była heca, draka i granda. I grandziły i robiły hece jeszcze w Belwederze.